Szanowna Pani, Szanowni Państwo, chciałbym bardzo gorąco podziękować Państwu za zaproszenie tutaj do Krakowa. Te działania, które tu Państwo podejmują już od 3 lat, organizując to forum, są szalenie istotne. Są one istotne, ponieważ uważam, że Kraków w tej chwili jest świetnym przykładem dla wszystkich miast w Europie w tym zakresie. Także bardzo dziękujemy. Dziękujemy Państwu za tę świetną robotę. Teraz kilka słów na temat prezentacji Fiorelli. Doskonała praca. Muszą Państwo wiedzieć, że badamy pole elektromagnetyczne i te badania są szalenie trudne. W tej chwili jest ogromna presja na wszystkich naukowców. Naukowcy, którzy są tutaj, również pan profesor z Szwecji, to są naukowcy, którzy są szalenie odważni. Dlatego chciałbym powiedzieć brawo, dziękuję. Dziękuję Państwu za Państwa odwagę. Zanim rozpocznę moją prezentację, chciałbym zadać Państwu pytanie. Kto w tej chwili ma gdzieś w kieszeni albo blisko ciała telefon komórkowy? Proszę podnieść rękę. No dobrze, 2 ręce. A, więcej. Już widzę, dziękuję. Drodzy Państwo, proszę te telefony odłożyć na stół. Mogą Państwo to dla mnie zrobić? Bardzo proszę. Proszę odłożyć telefony na stół. Po mojej prezentacji sami Państwo im powiedzą, czy to była dobra rada. Może się przedstawię, jestem Marc Arcasi, jestem francuskim fizykiem. Od 15 lat zajmuję się tym tematem i bardzo mnie interesuje to, w jaki sposób pole elektromagnetyczne oddziaływuje na to, co się dzieje na Ziemi. Od 10 lat wygłaszam wykłady na ten temat w różnych miejscach i również wiem, że mamy tutaj konsula Francji w Krakowie i konsul wie, że prowadzimy spotkania dotyczące tego tematu i te spotkania były organizowane już dawno temu. Dużo pracy w nie włożyliśmy. Byłem jednym z uczestników, razem się spotkaliśmy zresztą podczas tych spotkań, kiedy pracowaliśmy nad tym tematem. Nasze stowarzyszenie jest młodym stowarzyszeniem. Widzą tutaj Państwo, że powstało w marcu tego roku, ale zrobiliśmy bardzo dużo pracy w ciągu tych kilku miesięcy. Udało nam się uzyskać bardzo dużo danych i będę o tym mówił podczas mojej prezentacji. I również, może Państwo tego nie wiedzą, zbadaliśmy, w jaki sposób działają telefony komórkowe. To, co w tej chwili robimy we Francji, i chciałbym o tym wspomnieć, będąc tutaj w Polsce, mam nadzieję, że będzie również częścią działań politycznych, zostanie włączone do działań politycznych. Chcielibyśmy uświadomić ludzi w zakresie tego, z czym związane jest użytkowanie telefonów komórkowych. Wszyscy słyszeliśmy o aferze związanej z samochodami diesla, tak zwanej Dieselgate. Ale mamy coś takiego jak PhoneGate również. W tej chwili producenci często na rynek wprowadzają telefonu,
telefony, które są niebezpieczne, jeśli chodzi o ich użytkowanie, niebezpieczne dla zdrowia. Już ponad 20 lat, czyli przez ten długi okres, wszyscy byliśmy poddani oddziaływaniu fali wytwarzanych przez nasze telefony komórkowe i zdecydowanie ta ekspozycja jest dużo wyższa niż ta, na którą zezwala prawo. Także oddziaływanie tej phone gate jest dużo szersze niż oddziaływanie tej tak zwanej diesel gate. Jest to tak naprawdę skandal, skandal przemysłowy. Unia Europejska i prawie 150 krajów w tej chwili korzysta ze standardów i zaleceń opracowanych przez Międzynarodową Komisję zajmującą się ochroną przed promieniowaniem niejonizującym. Wśród tych krajów jest Ameryka i Kanada, i w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie jest odpowiednia komisja federalna do spraw komunikacji, określona skrótem FCC. Proszę spojrzeć tutaj na mapę. Widzą Państwo tutaj, że tak naprawdę w większości krajów stosuje się te standardy, tak naprawdę poza Boliwią, wszędzie na świecie. Jak Państwo spojrzą na mapę, widzą Państwo, że są one tutaj w całej Europie stosowane, w Australii. Mamy tutaj też na mapie Indie czy Iran. Tam stosuje się nieco inne standardy, standardy FCC. I widzą Państwo, szarym kolorem zaznaczone jest 20 krajów, które tych standardów nie stosuje. Dla tych 20 krajów nie wiemy tak naprawdę, jakie standardy są stosowane, jakie przepisy są stosowane w tym zakresie. Where can we say, without being denied, that we have facing an industrial on air scandal? A więc możemy powiedzieć, że mamy skandal przemysłowy z jednego powodu. Otóż mamy w tej chwili dowody, niepodważalne dowody. Te dowody zostały przedstawione przez francuską agencję do spraw częstotliwości krajowych. Oraz przeprowadzone zostały odpowiednie testy przez inną organizację, przez inną agencję. Przeprowadzono badania dotyczące telefonów komórkowych i pola elektromagnetycznego, które one wytwarzają. Okazuje się, że telefony, które zbadano w roku 2015, w przypadku 9 na 10 telefonów wszystkie normy były przekroczone. Pierwsze działanie, jakie podjęliśmy, to rozpropagowanie tego typu danych poprzez działania prawne. Te działania nadal podejmujemy. Chodzi tutaj o przede wszystkim zakomunikowanie tych informacji opinii publicznej. W marcu 2018 roku powstał pełny raport dotyczący wszystkich testów telefonów komórkowych. Do czerwca 2016 roku trzeba rozróżnić pomiędzy dwoma obszarami, a mianowicie mamy okres do roku 2016, do czerwca i ten okres po czerwcu 2016 roku, w okresie do czerwca 2016 roku. Producenci mogli zmierzyć wartość współczynnika SAR w przypadku telefonów, które były w dystansie od ludzkiego ciała, w odległości od ludzkiego ciała od 15 do 25 milimetrów. A to była taka odległość od skóry, a więc te telefony tak naprawdę wisiały w powietrzu. Po roku 2016, po czerwcu 2016 roku, według europejskich regulacji wprowadzono więcej ograniczeń. Nie dotyczy to wszystkich krajów na świecie, tylko Europy. I w tej chwili wymagania są takie, że
Ta odległość powinna wynosić 0 mm, jeśli chodzi o kończyny, a 5 mm, jeżeli chodzi o korpus ciała. Podam Państwu teraz przykład. Tak to wygląda. Tutaj na slajdzie widzą Państwo w pierwszej kolumnie. Mają Państwo przykłady telefonów. Tutaj mamy modele. Widzimy markę Polaroid. Bardzo znany telefon. Mamy tutaj HTC, BlackBerry, Nokia i Apple. Takie firmy. To są tak naprawdę telefony, z których korzystamy. W drugim rzędzie widzą Państwo odległość. Odległość. Tutaj badania wykonane w odległości od 15 do 25 mm. I widzą Państwo tutaj odpowiednie wartości watów na kilogram, watach na kilogram. A wreszcie w trzecim rzędzie widzą Państwo, jak naprawdę wyglądają pomiary w momencie, kiedy odległość wynosi 0 mm, czyli telefon jest bezpośrednio przy ciele. Proszę spojrzeć. Dla pierwszego telefonu 7,42. Jeśli chodzi na przykład o iPhone 5, tutaj mamy pierwszą wartość 1,11, a drugą 3,11. And now you can see in this line, because there is another very important parameter. Mamy jeszcze jeden bardzo ważny parametr. In Europe, you are using w Europie 10 gram of tissue. Te wartości są uśrednione do wartości 10 gramów tkanki przy czasie ekspozycji 6 minut. I przeprowadzono odpowiednie badania w Stanach Zjednoczonych. Na podstawie tych badań wiemy, że mamy różnicę w ekspozycji pomiędzy jednym gramem a 10 gramami tkanki, ponieważ wtedy ekspozycja wzrasta. W momencie, kiedy mamy dystans, który wynosi 0 mm i ekspozycję przeliczaną na 1 gram tkanki. Proszę spojrzeć. Tutaj w przypadku pierwszego telefonu mamy wartość dwa razy większą w ostatniej kolumnie. I proszę spojrzeć, jak wygląda różnica. Jeśli chodzi o pierwszą kolumnę, tutaj mamy 0,3, a ostatnią kolumnę 14 w przypadku telefonu HTC. I widzą Państwo tutaj, że limity w przypadku Stanów Zjednoczonych wyglądają nieco inaczej. I tutaj mamy wartość 1,6 watów na kilogram. To jest wartość graniczna w Stanach Zjednoczonych, a w Europie 2,0 watów na kilogram. Czyli jeśli popatrzymy na te wartości w ostatniej kolumnie, to mamy przekroczenie ekspozycji, czasem 10 razy większe niż limit. Ale tak często korzystamy z telefonu. Przez godzinę, przez 2 godziny dziennie, przez 10 minut, przez 5 godzin. Proszę się zastanowić. Często w badaniach korzysta się z nierealistycznych parametrów, ponieważ wszyscy korzystamy z telefonów komórkowych i korzystamy z nich dłużej dziennie niż przez 6 minut, a wykorzystywano w badaniach tylko ten czas ekspozycji. Więc mamy odległość w milimetrach, mamy gramy tkanki i mamy czas ekspozycji. Jeżeli jeżeli byśmy zastosowali tego typu parametry, to cóż, wyniki są bardziej optymistyczne niż w sytuacji, gdybyśmy stosowali prawdziwe parametry użytkowania telefonów. Takie badania zostały przeprowadzone przez Mary Redmayne w Australii. Okazuje się, że ponad 20% młodych ludzi, których ona zbadała, trzyma telefon w kieszeni. Trzyma ten telefon w kieszeni dłużej niż przez 10 godzin dziennie. I również
wtedy, kiedy robią inne rzeczy, to telefon jest w kieszeni przez 10 godzin na przykład dziennie. Co więcej, wiemy i tego jesteśmy pewni, zostały przeprowadzone odpowiednie badania w Brazylii, między innymi, że osoby młodsze, dzieci, są w dużo gorszej sytuacji niż dorośli, jeśli chodzi o ekspozycję. Działanie telefonów komórkowych jest o 30% intensywniejsze w przypadku młodych osób. Tak naprawdę ekspozycja tutaj w przypadku sześcioletniego dziecka jest 50 razy większa niż tak naprawdę te dane, które podaje nam producent. Chciałbym przeczytać ten slajd Państwu, bo pewnie Państwo wiedzą, że istnieje francuska agencja do spraw żywności BHP i jej generalna dyrekcja przygotowała takie zalecenia w swoim raporcie. Powinniśmy ponownie ocenić znaczenie współczynnika SARP, który jest wykorzystywany w ustanowieniu wartości granicznej, jeżeli chodzi o ekspozycję człowieka ponieważ znamy dobrze skutki zdrowotne działania fal radiowych i powinniśmy opracować odpowiednie wytyczne dotyczące i odpowiednie informacje dotyczące faktycznej ekspozycji użytkowników telefonów komórkowych, niezależnie od tego, jakie są warunki używania, czyli czy mamy dobry odbiór, zły odbiór i niezależnie od tego, jaki jest rodzaj użytkowania, czy też stosowany jest telefon do wykonywania rozmów, czy też do ściągania różnego rodzaju danych. I powinniśmy zapewnić we wszystkich okolicznościach stosowanie się do limitów ustanowionych w odpowiednich regulacjach, jeżeli chodzi o emisję fal elektromagnetycznych przez telefony komórkowe. Wszystkie te wytyczne opracowano w lipcu 2016. Chodzi o to, aby zmienić bardzo szybko sposób mierzenia różnego rodzaju wartości emitowanych przez telefony komórkowe. Udało nam się osiągnąć coś bardzo ważnego. W październiku 2017 roku przeprowadziliśmy nowe badania. Badania składały się z dwóch części. W pierwszej części chcieliśmy zbadać potencjał ryzyka związany z użytkowaniem telefonu komórkowego. I czy przekraczane są wartości współczynnika SAR? I ważne to było po to, aby opracować nowe wskaźniki dotyczące współczynnika SAR, tak aby był faktycznym współczynnikiem stosowanym nie tylko we Francji, ale także w całej Europie. W tej chwili czekamy na spłynięcie wszystkich informacji do końca tego roku. Więc czeka nas rewolucja, jeżeli chodzi o wartości współczynnika SAR. I wszystko dzieje się równocześnie. Otóż równocześnie w Stanach Zjednoczonych Departament Zdrowia w Kalifornii przygotował nowe zalecenia. Przygotował je w grudniu 2017 roku. Wszystkie duże firmy produkujące telefony komórkowe są w Kalifornii.
I te firmy powiedziały tak, co? No cóż, zalecenia to obejmują przede wszystkim trzymanie telefonu z daleka od ciała, nie tylko głowy, ale również ciała. Jest to bardzo, bardzo ważna zasada. Również, kiedy nie korzystamy z telefonu komórkowego, nie powinniśmy mieć go przy sobie. Zwróciliśmy się do przewodniczącego FCC w marcu o wzięcie tych wszystkich faktów pod uwagę i podjęcie odpowiednich działań. Nie otrzymaliśmy do tej pory żadnej odpowiedzi. I rzecz jest niewiarygodna. Nadal się przeprowadza badania telefonów, które są sprzedawane w Stanach Zjednoczonych w odległości 10 mm od skóry. Jedna duża firma, Apple, zdecydowała się na przeprowadzanie testów w tej chwili w odległości 5 mm. Pewnie w Polsce nie słyszeli Państwo o tym, co nam się udało we Francji zrobić. Otóż po raz pierwszy wycofano telefon komórkowy z rynku. Stało się to w kwietniu 2018 roku. 100 tysięcy telefonów zostało wycofanych z rynku. Były to telefony, które wcześniej wprowadziła firma Orange na rynek. Również w maju w 2018 roku ogłoszono, że jeden rodzaj telefonu musi zostać wycofany z rynku, ponieważ jeśli chodzi o wartości pola elektromagnetycznego, przekraczają one dozwolone limity. I w tej chwili bada się te wartości dla trzech bardzo znanych telefonów, które również są sprzedawane w Polsce. Widzą je Państwo tutaj na slajdzie. I te dwa ostatnie, w przypadku tych dwóch ostatnich telefonów w lipcu 2018 roku okazało się po przeprowadzaniu badań, że wartości przekroczyły wartości akceptowalne. W lipcu 2018 również rząd Kanady zakazał dystrybucji telefonu Alcatel U50 właśnie z tego powodu, że wartości przekraczały wartości emisji. W przypadku pola elektromagnetycznego przekraczały wartości dopuszczalne. Co roku sprzedaje się miliony telefonów komórkowych na rynku, na rynkach europejskich i nie ma żadnej kontroli. W Polsce nie ma absolutnie żadnej kontroli. W 24 krajach w Europie nie ma żadnej kontroli tej sprzedaży. We Francji tak naprawdę tylko są przeprowadzane takie kontrole, czasami w Holandii. W Holandii jest niewielki budżet, jest taka agencja odpowiedzialna za budżet, ale ten budżet jest naprawdę niewielki, jeżeli chodzi o kontrolę. Wynosi 100 tysięcy euro w przypadku tej organizacji. Budżet przeznaczony na kontrolę telefonów komórkowych. Czego domagaliśmy się pod koniec lipca 2018 roku? Otóż w Paryżu wspólnie z innymi naukowcami domagaliśmy się wycofania 250 najlepiej sprzedających się modeli telefonów komórkowych we Francji, które stanowią tak naprawdę potencjalne ryzyko dla zdrowia osób, które z nich korzystają. I w tej chwili jest to naprawdę bardzo poważny problem, więc mamy miliony telefonów komórkowych, które powinny zostać usunięte z rynku.
then someone asked me, what is doing Europe? Ktoś mnie kiedyś zapytał, a co robi Unia Europejska? No cóż, bardzo mi przykro, że muszę to powiedzieć tutaj, ale Europa oszalała. To, co zrobiono, to jest tak naprawdę szaleństwo. Od 12 czerwca 2018 roku Europa, tak naprawdę Unia Europejska, zażądała całkowitej tajności, jeśli chodzi o informacje dotyczące tego, jak zły wpływ mają telefony komórkowe na zdrowie człowieka. Widzą Państwo, tutaj jest nowa dyrektywa. Ta dyrektywa jest również w języku polskim. Wszyscy mają do niej dostęp. I widzą Państwo, że w pierwszym artykule tej dyrektywy mamy następującą informację. Począwszy od 12 czerwca 2018 roku, producenci będą rejestrować różnego rodzaju sprzęt radiowy, na który mają wpływ odpowiednie wymagania przedstawione w artykule 3, które są związane z zdrowiem człowieka. I następnie w punkcie 4 mamy następujące informacje. Komisja udostępni system centralny pozwalający producentom rejestrować wymagane informacje. Ten system zapewni właściwą kontrolę dostępu do informacji, które są informacjami tajnymi. Wyobrażają sobie Państwo? Tajny charakter informacji. To jest tak naprawdę odpowiedź Unii Europejskiej. Ale nie przyjechałem tu po to, żeby zajmować się polityką. Przejdźmy do kwestii zdrowotnych. Przede wszystkim trzeba zrozumieć, czy mamy tutaj do czynienia. Współczynnik SARP. Co tu naprawdę mierzymy? Mierzymy tylko efekt termiczny. I ten efekt termiczny, oznacza, że mamy tutaj ryzyko dla zdrowia człowieka. Naukowcy się wszyscy z tym zgadzają. Nie mamy tutaj żadnej debaty. Korzystamy ze współczynnika SAR po to, aby zmierzyć działanie pola elektromagnetycznego. Mamy konsensus wśród naukowców, nie ma żadnej debaty. Wszyscy się zgadzamy, że tego typu pole elektromagnetyczne stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ kiedy słyszymy debatę na temat telefonów komórkowych, to słyszymy takie zdania, nie ma konsensusu wśród naukowców. Tak, to prawda, ale ten brak konsensusu nie dotyczy efektów termicznych działania fal elektromagnetycznych. Wiemy, że mamy tutaj problem z działaniem termicznym, z efektem termicznym, ale mamy także inne czynniki ryzyka. I w tej chwili wielu naukowców, wielu fizyków, wielu lekarzy musi zadbać o to, aby ten dialog wszedł na inny poziom, abyśmy zaczęli rozmawiać o tym, że działanie tego typu fal może być działaniem również karcynogennym. Zaczyna o tym już pisać Światowa Organizacja Zdrowia. Dlaczego jest to tak ważne?
ponieważ mówimy o nowych technologiach 4G, 5G. I w tej chwili tak naprawdę mamy dwa pociągi nadjeżdżające z dwóch różnych stron. Czy uważają Państwo, że można zaufać producentowi, kiedy mówi, że telefon komórkowy i fale elektromagnetyczne nie szkodzą zdrowiu? Czy wierzą Państwo tym producentom telefonów po tym, co Państwo tutaj usłyszeli? Moim zdaniem nie, to jest niemożliwe. I na tym polega problem. Ponieważ w momencie, kiedy mamy te nowoczesne technologie, 4G i 5G, pojawią się jeszcze inne fale, będą one mocniejsze i być może ten skandal przemysłowy będzie jeszcze większy. Musimy zrozumieć, jak poważna jest ta sytuacja. Widzą Państwo tutaj te liczby. To jest tak naprawdę szaleństwo. 300 milionów osób, które ucierpiały z powodu nadmiernej wrażliwości na działanie pola elektromagnetycznego. 300 milionów. Takie dane pojawiają się w raportach przygotowanych niedawno. Według raportu przygotowanego przez Francuską Agencję do Spraw Żywności i BHP jest mowa o tym, że prawie 3 miliony osób we Francji, a Francja to jest kraj 70-milionowy, 3 miliony osób to są osoby, które niepokoi tego rodzaju patologia. A na świecie ta liczba osób zaniepokojonych to 300 milionów. 300 milionów spośród tych 7 miliardów, które mieszka na świecie. Musimy pamiętać o tym, że w tej chwili mamy już dowody na to, że wszyscy byliśmy poddani nadmiernej ekspozycji na działanie fal elektromagnetycznych. I w tej chwili potrzebne są poważne badania naukowe, aby sprawdzić, jakie są konsekwencje tej nadmiernej ekspozycji, tak aby można je było powiązać ze skutkami zdrowotnymi. Także prowadzenie badań naukowych w tym zakresie jest szalenie istotne. Mam tutaj na myśli powiązanie nadmiernej ekspozycji na fale elektromagnetyczne, a pojawianie się problemów zdrowotnych. I nie mówię tutaj już tylko o nadmiernej wrażliwości, czyli elektrowrażliwości albo nadwrażliwości elektromagnetycznej, ale trzeba pamiętać również o tym, że fale elektromagnetyczne mają wpływ na wszystkie części ciała, na wszystkie organy, nie tylko na głowę. Ponieważ jak myślimy o telefonach komórkowych, to myślimy przede wszystkim o głowie, ale muszą Państwo pamiętać, że wszystkie części ciała tutaj zostają poddane działaniu fal elektromagnetycznych. I może pojawić się bardzo wiele różnego rodzaju problemów zdrowotnych. Mówiliśmy już o zwiększonym ryzyku, jeśli chodzi o choroby serca. Ale tak naprawdę nie znamy jeszcze tak naprawdę pełnego działania negatywnego na zdrowie człowieka fal elektromagnetycznych. Także wielkie zadania stoją w tej chwili przed władzami. Musimy poinformować 7 miliardów ludzi o tym, jakie są wyniki naszych badań. Musimy zmienić, doprowadzić do zmiany przepisów narodowych. Tak naprawdę to jest ogromne zadanie. Powiedziałbym tak, że możemy porównać tę sytuację z sytuacją wprowadzenia obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa w samochodach. Dla mnie to jest dokładnie to samo. Musimy informować i chronić ludność, dokładnie to, co robimy również dzisiaj. Ochrona jest bardzo łatwa.
Tak jak ode mnie Państwo usłyszeli na samym początku, proszę odłożyć telefony komórkowe w pewnej odległości od siebie. Proszę telefony trzymać z daleka od ciała. Nie tylko z daleka od głowy, ale może w tym miejscu ten pierwszy obrazek jest pewną egzotyką, ale tutaj widzą Państwo, że na tym pierwszym obrazku użytkowniczka trzyma telefon w biustonoszu. W przypadku mężczyzn nie należy wkładać telefonu do kieszeni. Podsumowując, straciliśmy już bardzo dużo czasu. Biorąc pod uwagę to, co się dzieje, mamy dowody naukowe, w które nie można powątpiewać. Mamy poważne dowody naukowe, więc powinniśmy zadbać o swoje bezpieczeństwo. I to wszystko ode mnie. Dziękuję Państwu za uwagę.